Hejka kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak zwykle jedziemy na konie, więc zabieram was ze sobą. Dzisiaj jedę na krócej, bo no tak wyszło i nie miał mnie kto później odebrać, a wcześniej to nie miało sensu, dlatego że koniki teraz dostały obiad, jest 15. No i jakby trzeba odczekać trochę, nie, żeby pojeździć, bo no wiadomo, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Także dzisiaj sobie pojeżdżę. Nie mam żadnych takich konkretnych planów, może porobię to, co na ostatnim treningu. A jak chcecie wiedzieć, co robiłam na ostatnim treningu, to wchodźcie na moją stronę na Facebooku. I w ogóle wszędzie was zapraszam, jak zawsze. Wszędzie się nazywam tak samo, także wpadajcie. I ogólnie, no, pewnie znowu na hali, bo ogólnie na hali jest tak, że on się niczego nie boi i faktycznie na hali można z nim popracować tak, żeby było dobrze i żeby on był skupiony cały czas na pracy. A poza tym dzisiaj jest taka średnia pogoda i nie wiadomo, czy nie zacznie padać. Znaczy na pewno będę z nim jeździła też na placu, ale na razie jeżdżę na hali, no nieważne. Także jedziemy. Thank you.
już jesteśmy na hali i ja zawsze z nim najpierw chwilę chodzę, bo on musi popuścić troszkę z brzucha, żeby mu podpiło lepiej popręg. I wolę to zrobić z ziemi. Także zawsze mamy najpierw krótki spacer, bo on zawsze się bardzo nabiera powietrza w ten brzuch. I jest mi trudno. A jeszcze... Jeszcze korzystając z okazji, że mogę chwilę do was pogadać. Chodź, Frodo. To chciałam wam powiedzieć, żebyście nie pisali komentarzy, że czyszczę konia w boksie. Bo... Tutaj się tak robi i ja też tak robię. I właściciel konia też tak robi, także... Nie piszcie mi tak, bo pod ostatnim filmem, jak czyściłam konia, była masa, że nie wolno, nie robi się tak i tak dalej. Gdzie się tak nie robi, tak się tak nie robi, a tu się tak robi. Także darujmy sobie na wszyscy. Już was kładę na waszym stałym miejscu i teraz się ubieram. Podobna popręg i tak dalej. Stój, Frodo. Stój. Stój, Frodo. Stój. No i gdzie pędzisz? Thank you.
Okej, ja już sobie siedzę i zaczynamy jazdę. Wiecie, co ja znowu zrobiłam? Nagrałam 52 minuty filmu z jazdy i telefon mi się przewrócił w dół i nagrały się 3 minuty. Super. Oddychaj. Ale za to dzisiaj było bardzo przyjemnie, co teraz wam opowiem, zamiast wam mówić w domu. Bo opuścił ten łebek w końcu i w galopie tam trochę się wkurzył, ale było okej, bardzo spoko. Nie, Froduś? Czekaj, tu ci jeszcze stój. Stój. Jeszcze ci tu odepnę. Jaki ostrożny samochód jedzie. Straszny samochód. O. To jednak traktor. Chodź, Frodo. Zawsze schodzę, żeby nie było, bo zazwyczaj wstępuję na koniu. Ale właśnie, żeby nagrać wam, to już nie będę wchodziła drugi raz, żeby go postępować. To nagrywam wam z ziemi. Jestem taka wściekła. Chyba muszę kupić aparat i wtedy sobie postawię na statywie i będzie to stało, a nie leżało na półeczce. Chodź, Froda. Froda. No, czasem tak jest, że się zatrzyma i... Chodź! I gadaj zdrów. Chodź, Froduś. A jeszcze miałam wam jedną rzecz powiedzieć. My. Że... Ostatnio robię dużo takiego ćwiczenia, że siedzę w galopie i odchylam ręce. Czasem od wczoraj robię to ćwiczenie. Ale odchylam ręce i jadę tak, wiecie. Znaczy nie odchylam, po prostu tak rozszerzam. I wtedy, to moja trenerka mi powiedziała, żebym tak robiła. I wtedy faktycznie siedzę na pupie i wysiaduję ten galop. Także możecie sobie spróbować, jak to u was wygląda, bo ja miałam z tym problem, także te ręce mi tak pomogły i dzisiaj też tak jeździłam. Spuściłam go, w sensie on jeździł sam, a ja skupiłam się na sobie.
więc polecam. Słuchajcie, postanowiłam, że już my się z wami pożegnamy, bo zostaje tu jeszcze tylko pół godziny i muszę wszystko ogarnąć i mu schłodzić nogi i tak dalej. Także dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!